Bardzo się cieszę, że jest taka konferencja i jest taka przestrzeń, żeby próbować zrozumieć otyłość, osoby chorujące na otyłość, bo ja jestem osobą chorującą na otyłość. Choruję na otyłość od urodzenia właściwie, od wczesnego dzieciństwa. I to jest takie życie, jak życie z fałszywym przyjacielem, takim, który nas oszukuje i zdradza, potem przeprasza i wraca, my go przyjmujemy, on nas znowu oszukuje, znowu zawodzi. I to jest taka ciągła gra właśnie, co zrobić, żeby tego przyjaciela raz na zawsze pokonać i raz na zawsze pożegnać. I jest to na pewno bardzo, bardzo trudne. Sparafrazuję Marka Twaina i powiem, że odchudzanie prosta sprawa, robiłam to wiele razy. Robiłam to wiele razy, robiłam to przy pomocy wszelkich możliwych sposobów farmakoterapii dostępnej przed rokiem 2019, bo właśnie w październiku 2019 roku w pełni świadomie, dobrze przygotowując się do tego, poddałam się chirurgicznemu leczeniu otyłości, czyli operacji bariatrycznej. I osobą, która w dużym stopniu, której w dużym stopniu zawdzięczam to, że dziś nie ważę 120 kg, to była moja maksymalna masa ciała, jest pan profesor Wyleżoł, który był pierwszym prelegentem dzisiejszej konferencji i postrzegam go jako swojego Boga, który dał mi nowe życie. Natomiast mam świadomość, że operacja bariatryczna to nie jest czarodziejska różdżka. To nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze. Niewątpliwie jest to bardzo skuteczny sposób redukcji masy ciała, natomiast nie jest to tak, że po operacji bariatrycznej już zawsze będzie pięknie, będziemy szczupli i nigdy nie przytyjemy. I dlatego bardzo ważne jest to, żeby w odpowiedni sposób do operacji bariatrycznej się przygotować i taka rzeźba w głowie jest, myślę, bardzo ważna. To jest coś, nad czym pracowałam jeszcze przed operacją i nad czym pracuję do dziś w indywidualnych spotkaniach z psycholożką odchudzania Agnieszką Węgiel. Bardzo polecam jej profil na Instagramie, na Facebooku. To osoba, która bardzo mocno angażuje się w taką czystą edukację, wspieranie osób, które walczą, bo to jest walka z właśnie tym fałszywym przyjacielem, jakim jest otyłość. Bardzo lubię jej teorię, teorię pasienia pszczoły. To jest tak, że jest mucha i mucha na łące zawsze widzi ten krowi czarny placek. I myślę, że życie dostarcza nam naprawdę dużo krowich placków i czasem jest tak, że uciekamy się do prostych metod radzenia sobie z tymi życiowymi krowimi plackami. Dla kogoś to będzie sięgnięcie po papierosa, po to, żeby przynieść sobie ulgę. Dla kogoś to będzie sięgnięcie po drinka, żeby przynieść sobie ulgę. Dla kogoś będzie to sięgnięcie po coś słodkiego albo po coś, co jest bardzo przyjemne w chrupaniu i jedzeniu. I to jest właśnie ta pułapka, w którą wpadamy my, osoby chorujące na otyłość. Tylko alkohol nie jest aż tak łatwo dostępny. Papierosy też w wielu kręgach są dziś źle widziane, nie pali się publicznie. Natomiast żyjemy w kulturze diet i żyjemy w kulturze dogadzania sobie poprzez jedzenie, a producenci żywności prześcigają się w tym, żeby jeszcze nam wmówić to, że produkty, które zawierają sporo cukru, ale mają napisane na przykład na sobie to, że są wysokobiałkowe, że są zdrowe. Producenci żywności robią wszystko, żeby to, co nam prezentują, było po prostu tanie w produkcji i atrakcyjne w opakowaniu. I to jest ogromna pułapka dzieci, które dziś chorują na otyłość w Polsce w zastraszającym odsetku i jesteśmy niestety tutaj w czołówce, jeśli chodzi o europejskie dzieci.
Ja byłam gruba od dzieciństwa i tak o sobie myślałam. Myślę, że to, co powiedziała Ada Sobol o tym, jak jesteśmy postrzegani, jak jesteśmy nazywani, to jest bardzo ważny aspekt. Natomiast bardzo ważny jest aspekt też taki, jak my myślimy o sobie i jak siebie nazywamy. Kiedy byłam otyła, nie lubiłam siebie, nie lubiłam swojego wyglądu, nie mówiłam i nie myślałam o sobie dobrze. I myślę, że szereg tych określeń, które Ada nam pokazała, z jakimi spotykamy się, kiedy ktoś mówi o nas albo do nas, to też są określenia, które mówimy na swój temat i myślimy na swój temat. Jakie ma to implikacje psychologiczne, jak to wpływa na nasz stan emocjonalny? Myślę, że łatwo się domyślić. Nawet fakt, że tutaj jestem 4 lata po operacji i dopiero to są pierwsze tygodnie, kiedy publicznie mówię o tym, że choruję na otyłość i że przeszłam operację bariatryczną. W ciągu tych 4 lat mówiłam publicznie o tym, że leczę się z powodu depresji. W ciągu tych 4 lat wspierałam rodziców wcześniaków, ponieważ od 10 lat działam w Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. W ciągu tych 4 lat mówiłam o tym, co to znaczy być opiekunem osoby chorującej na nowotwór, ponieważ mój mąż chorował na raka jelita grubego. Natomiast nie mówiłam o tym, że choruję na otyłość i że przeszłam operację bariatryczną. Wiele osób w ciągu tych 4 lat pytało mnie, jak schudłaś, jak fantastycznie wyglądasz. Uśmiechałam się i mówiłam o zdrowym odżywianiu, o aktywności fizycznej, pracy z psychologiem. Niewiele osób wiedziało o tym, że przeszłam operację bariatryczną. Mówiłam o tym tym osobom, którym chciałam pomóc, które wiedziałam, że z tej informacji odniosą korzyść, a nie zaspokoją swoją ciekawość. A zatem wiedziała o tym pani z cukierni i piekarni, w której kupuje pieczywo, ponieważ bardzo chciała wiedzieć, jak schudłam, obserwując mnie przez lata, widziała tą zmianę, a ponieważ sama choruje na otyłość, była jedną z niewielu i jedną z pierwszych osób, które wiedziały, że przeszłam operację. Natomiast szereg koleżanek pytało mnie o to, jak schudłam i im o tym nie mówiłam. To też jest ciekawy aspekt, dlaczego wstydzimy się mówić o tym, co przyniosło nam spektakularny sukces, jeśli chodzi o redukcję masy ciała i dlaczego o tym wstydzimy się powiedzieć. I tutaj też jest właśnie to, z czym się zderzamy. O co jesteśmy pytani? Czego boją się pacjenci, nim podejmą decyzję o chirurgicznym leczeniu otyłości? Ja usłyszałam, dałaś się pociąć? No przecież wystarczy nie jeść. No, widać, nie wystarczyło. Może nie potrafiłam i z pewnością nie potrafiłam być odpowiednio konsekwentna w swoich wyborach i nie byłam w stanie po całym dniu, który bardzo mnie stresował, wieczorem schrupać marchewki, a kiedy położyłam dzieci spać i miałam poczucie, że już jest ten moment ciszy i spokoju, wieczorem sięgałam po rzeczy, które z całą pewnością nie były zdrowym posiłkiem, bo szukałam przyjemności. Tak jak osoba uzależniona szuka przyjemności w tym, że na wieczór wypija kieliszek czerwonego wina i uważa, że wszystko jest w porządku, ale jeśli robi to codziennie, to się już nazywa alkoholizm. Pytano mnie, czy aż tak bardzo mnie mąż nie akceptuje, że musiałam dać się pokroić. Mąż tak mnie akceptuje, że wsparł mnie w mojej decyzji, w tym, żebym była zdrowa. Moje dorosłe dzieci też tak mnie akceptują, że wsparły mnie w tej decyzji. Moja przyjaciółka, która tutaj siedzi, również tak mnie akceptowała, że mnie wspierała w podjętej decyzji. Natomiast były osoby, które nie chciałam, żeby wiedziały i przed operacją było bardzo, bardzo, bardzo wąskie grono osób, które wiedziało o tym, że podjęłam tę decyzję. Dlaczego? Dlatego, że tak mam w życiu, że kiedy podejmę decyzję, która może być kontrowersyjna, wolę się nie dzielić i nie radzić i o tym nie opowiadać,
choć na pozór jestem osobą bardzo otwartą, o czym świadczy mój Facebook, dzielę się wieloma przemyśleniami na różne zdrowotne i społeczno-polityczne tematy. Ale kiedy podejmuję decyzję, która może być kontrowersyjna, to otaczam się tymi osobami, o których wiem, że mnie wesprą, a które nie będą już naruszały podjętej decyzji. Jak to było ze mną z tą operacją? Ja w 2017 roku urodziłam swoje czwarte dziecko. W ciągu swojego życia i czterech ciąż, które przeszłam między rokiem 2001 a 2014, bo miałam 10 lat przerwy pomiędzy dwoma pokoleniami moich dzieci, dwa razy miałam cukrzycę w ciąży. W mojej rodzinie są kobiety chorujące na cukrzycę. Wiem, co to znaczy cukrzyca, ponieważ moja babcia, która była lekarzem, chorowała na cukrzycę, miała obcinaną nogę kawałek po kawałku właśnie z powodu cukrzycy i gangreny, która się wdała w jej nogę. Umierając prawie nie widziała. I ja tego nie chcę. Ja nie chcę, żeby mnie musiały dźwigać moje dzieci. I chcę być dla nich sprawna. I dlatego poddałam się najbardziej restrykcyjnej formie leczenia otyłości i jedynej skutecznej, bo żadna farmakoterapia dostępna przed rokiem 2019 skutecznie i na długo mi nie pomogła. W 2017 roku byłam na konsultacji w prywatnej klinice u profesora, który zajmuje się leczeniem otyłości chirurgicznym. Miałam wyznaczony termin na rok 2018, ale bałam się tej operacji, no bo przecież też mówi się, że to jest takie bardzo ryzykowne, co będzie, jeżeli umrzesz, co będzie, jeśli będziesz miała powikłania. I z tym mierzą się osoby, które boją się podjąć decyzję o tym, żeby poddać się chirurgicznemu leczeniu otyłości. Mówi się, że są egocentryczne i robią coś dla wyglądu, ale my to robimy nie tylko dla wyglądu. My to robimy dla swojego życia, dla swojego zdrowia, my to robimy dla swoich bliskich. I kiedy dowiedziałam się o tym, że w 2019 roku, że efektów przykrych powikłań po operacji jest mniej niż po wycięciu wyrostka robaczkowego, wtedy przestałam się tak bardzo bać. Natomiast są spektakularne, opisywane w mediach historie osób, które zapadły w śpiączkę po operacji, nigdy się nie obudziły. Zastanawiam się, czemu tak się stało. To jest bardzo niski odsetek. Natomiast też wiem, że czasem jest tak, że pacjenci bardzo, bardzo już chcą tej operacji jako ulgi, czegoś, co pomoże im rozpocząć nowe życie i nie zawsze swojemu lekarzowi mówią prawdę na temat stanu swojego zdrowia. A jeżeli nie mówią prawdy i jeżeli nie mają odpowiednich konsultacji za sobą, lekarzy specjalistów, którzy pomagają im borykać się z różnymi powikłaniami otyłości, z którymi zmagają się przez wiele lat, to wtedy może dojść do powikłań operacji, dlatego że bardzo ważny jest cały etap przygotowania do operacji. I pan profesor Wyleżał, który mnie operował, nim podjął się operacji, skierował mnie do wszystkich lekarzy specjalistów odpowiedzialnych za moje żylaki, za moje problemy hormonalne, za moje problemy ze zwyrodnieniem stawów, do kardiologa, do ginekologa. I wszyscy ci lekarze musieli napisać, że nie ma przeciwwskazań do wykonania operacji. Wcześniej wykonałam operację leczenia żylaków kończyn dolnych. I to był cały proces przygotowania i do tego, żeby zredukować ryzyko powikłań po operacji. To jest bardzo ważne, żeby mówić prawdę lekarzowi i nawet zaczekać chwilę dłużej na operację, ale dobrze się do tej operacji przygotować. W roku 2018
18, po tej pierwszej konsultacji bariatrycznej, kiedy w 18 roku miałam pierwszy termin u innego lekarza, wpadłam na genialną myśl ze strachu przed operacją, że pójdę na dietę Dąbrowskiej. Schudłam 20 kilo i zadzwoniłam do tamtej kliniki, powiedziałam, że ja już schudłam, już więcej nie przytyję, operacji nie potrzebuję. I wtedy pan profesor, u którego się konsultowałam, zbył mnie zupełnie. Nie poświęcił mi kilku minut na to, żeby powiedzieć, to wspaniale, że pani schudła, to znaczy, że właśnie zredukowała pani ryzyko powikłań i to jest najlepszy moment, żeby panią w tym momencie zoperować. Niestety też myślę, że bardzo, bardzo dużo jest do zrobienia po stronie komunikacja lekarz-pacjent. I to lekarz POZ-u, który nie powinien mówić proszę schudnąć, tylko właśnie wyposażyć pacjenta w bardzo konkretną wiedzę, jak ten pacjent ma schudnąć, a nie tylko powiedzieć, żeby jadł zdrowo i mniej się ruszał. Ja wtedy uciekłam od tamtego profesora i od tamtej kliniki. Pan profesor miał bardzo takie biznesowe podejście do pacjentów i to mi się nie spodobało. I kiedy niestety po tej radości, euforii schudnięcia 20 kg na diecie Dąbrowskiej, kilogramy zaczęły wracać, bo właśnie tak to jest z tą wredną przyjaciółką towarzyszącą mojemu życiu, przyjaciółką pod tytułem otyłość. Kiedy kilogramy zaczęły wracać, ja już wiedziałam, że nie ma innej drogi niż chirurgiczne leczenie otyłości. Wtedy poszłam do pana profesora Wyleżoła. Oczywiście wciąż pełna strachu, wciąż pełna obaw. Nie zapomnę, jak zadałam panu profesorowi pytanie, czy gdybym była pana żoną, to też mi pan zleciłby operację bariatryczną. I pan profesor spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział, że tak, że patrząc na historię mojego życia to i mojej wagi, to ta waga jednak wciąż idzie w górę, pomimo że są momenty, kiedy ona idzie w dół, ale niestety tendencja jest wzrostowa. I jedyną szansą na to, żeby mi pomóc i zatrzymać tą spiralę nakręcającą się, jest operacja bariatryczna. Co więcej, zaproponował inną metodę niż ten pierwszy profesor i bardzo się z tego cieszę, ponieważ operacja, którą zastosował pan profesor Wyleżoł, to była operacja sleeve, czyli operacja polegająca na zmniejszeniu żołądka. Natomiast operacja, którą mi proponował pierwszy specjalista, to był gastric bypass, która polega na tym, że robi się takie wyłączenie żołądkowo-jelitowe, wycina się sporą część jelita po to, żeby nie wchłaniać kalorii, nie wchłaniać tego wszystkiego, co niesie ze sobą pożywienie, po które sięgamy i od którego tyjemy, ale niestety minusem tej operacji jest też to, że nie wchłania się również potrzebnych mikroelementów, witamin i wielu pacjentów przez całe życie musi się później suplementować i boryka się z różnymi chorobami, które wywiązują się z tego powodu, że nie wchłania również tego wszystkiego, co organizmowi służy. O tym mówi się rzadko, a szkoda, bo dobrze byłoby, żeby pacjenci mieli pełną wiedzę, a do tego jest potrzebny czas, empatia i zrozumienie indywidualnej sytuacji pacjenta. I pan profesor Wyleżoł miał dla mnie czas, miał czas na to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które sobie wynotowywałam i z wizyty na wizytę, przychodząc z kolejnymi wynikami badań i też pozwoleniami od lekarzy specjalistów na wykonanie u mnie tej operacji, że właśnie odpowiadał w sposób bardzo empatyczny, a metodę zastosował w bardzo indywidualny sposób. I to, co mnie bardzo przekonało, to to, że powiedział, pani jest jeszcze młoda i proponuję, żeby dziś zastosować metodę sleeve. Nie wiadomo, jak potoczy się pani życie. Miejmy nadzieję, że nie wróci pani już do otyłości. Ale gdyby tak się stało, to zawsze w odwodzie pozostanie gastric bypass. Ja dziś żyję z taką świadomością, że recydywa jest możliwa i wiem, że dotyka ona pewnego odsetka pacjentów po chirurgicznym leczeniu otyłości. Warto, żeby też odbyła się taka publiczna debata na temat tego, dlaczego wracają pacjenci do nadwagi, dlaczego ten nasz gadzi umysł powoduje, że wracamy do
starych nawyków, dlaczego znowu fajnie jest wieczorem chrupać słone i słodkie, dlaczego znowu fajnie jest wypić drinka, żeby przynieść sobie ulgę. Ja do dziś pracuję z psychologiem odchudzania właśnie po to, żeby tego nawrotu nie było. Również dziś pracuję z panem profesorem Wyleżołem, spotykając się na konsultacjach po to, żeby zapanować nad masą ciała, która to też jest normalne po operacji. Kilka kilogramów dziś ważę więcej niż najniższa masa, jaką uzyskałam, bo 2 lata po operacji bariatrycznej, kiedy wykonałam abdominoplastykę, która pomogła mi zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, której już żadnymi ćwiczeniami nie udałoby się zredukować. Najmniejsza masa, jaką uzyskałam w dniu wyjścia ze szpitala, to były 74 kilogramy. Dziś ważę 79 kilogramów i tam małpa waga czasem chce niestety mnie podenerwować i pokazuje 80 i 81, ale wiem, że kiedy dopuściłam do tego, że zaczęłam ważyć 90 kg, to później już nie mogłam nad tym zapanować. Ja nie wiem, kiedy potem zaczęłam ważyć 100 i 105 i 110 i 115 i 120. Dziś wiem, że ja muszę ją trzymać w ryzach i muszę kontrolować wagę, ale jednocześnie właśnie wrócę do tego pasienia pszczoły. Pasienie pszczoły polega na tym, żeby właśnie kiedy nam życie rzuca te placki krowie i jak muchy do nich byśmy chętnie lgnęli i taplali się w tym naszym nieszczęściu, w tych stresach, w tym wszystkim, co jest w życiu nieprzyjemne, to żeby znaleźć sobie pszczołę, która poleci do kwiatka i popatrzy, że na tej łące pełnej placków jest też coś przyjemnego. Dla mnie jest to na przykład sama satysfakcja wynikająca z tego, że w wieku 43 lat, 3 lata temu, zaczęłam przygodę z tenisem. Ja, która całe życie byłam zwolniona z WF-u, dziś biegnę z wielką przyjemnością 4 razy w tygodniu po to, żeby pykać w tenisa. Nigdy nie będę super grającą osobą. Natomiast kiedy mój trener mówi mi, że wielkim sukcesem jest to, że oderwał mnie od komputera i ja z przyjemnością biegnę na kort i z przyjemnością gram, to jest moje pasienie pszczoły. To jest świadomość, że ja robię coś dla siebie. Nie tylko, nie zbawiam świat zajmując się całą logistyką rodzinną, mając 4 dzieci. Nie pracując w firmie i dodatkowo społecznie w fundacji. Tylko, że znajduję przestrzeń na to, żeby zrobić coś dobrego dla siebie. To mnie karmi. Tak jak ten cukierek mnie karmił wieczorem kiedyś. To, że mam bardzo fajną koleżankę, która zabiera mnie i wyprowadza mnie na spacer do lasu raz w tygodniu, karmię się wdzięcznością, że ona mi to robi, ale też jestem z siebie dumna, że robimy to już ponad 2 lata. W każdy wtorek o 8:30 jestem w lesie, czy pada deszcz, czy nie pada. To jest pasienie pszczoły, to jest robienie czegoś dla siebie. To, że w tym całym dniu pełnym bodźców, telefonów, mamania moich dzieci, położę się na 10 minut do wanny i nikt mnie tam nie dopadnie, to jest moje pasienie pszczoły. Kiedy napiszę coś na Facebooku i ktoś mi napisze, a już myślałam, że na tym Facebooku to jest po prostu samo bagno i ty to napisałaś i to mnie zainspirowało, to jest moje pasienie pszczoły. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy z nas znalazł sobie swoją strategię na to, co nas będzie wzmacniać, a nie podkopywać. I ja wiem, że to nie jest tak, że ja wygrałam tę walkę, że ja wygnałam tą zdradliwą przyjaciółkę. Ona będzie wracać. To jest taka wredna małpa, która będzie wracać. Natomiast to jest bardzo ważne, żeby otoczyć się osobami, które będą nas wspierały, żeby otoczyć się strategiami, które nam będą pomagały, żeby znaleźć też osoby, które będą nam pomocne wtedy, kiedy przyjdą trudniejsze chwile, bo przez te 4 lata było bardzo dużo trudnych momentów. Nic, tylko zacząć na nowo, jeść wszystko, co przyjemne, pić prosecco i po prostu rozpaczać nad ciężkim światem, który nas spotkał ze swoją pandemią, wojną, kryzysem gospodarczym, ekonomicznym, który ja też odczuwam. Ale myślę, że właśnie bardzo ważne jest to, żeby znajdować to, co nas będzie, wspierało. I też
co chcę powiedzieć o tym, co dała mi operacja. Operacja dała mi większą akceptację siebie. Tak, mogę powiedzieć, że kiedy nie jest tak, że... Przepraszam, tylko zapytam, bo troszeczkę możemy przedłużyć, bo nie chciałbym po prostu... Pani doktor, bo pani doktor jeszcze potem... Możemy? Tak. Dobrze, to proszę. To, co operacja mi dała, to większą akceptację siebie. Wcześniej było tak, że mogłam kupić to, co na mnie weszło, a nie to, co mi się podobało. Dziś mogę wybrać ubranie, które będzie mnie zdobić, a nie będzie przykrywać to, co chciałabym zakamuflować. Skończyło się życie w ciągłym bólu, ponieważ nieodłącznym moim bólem kręgosłupa, kolan, ostrogi piętowej żyłam przez wiele lat i bardzo ciężko żyje się w ciągłym bólu, który człowiekowi towarzyszy. Właśnie mogłam polubić sport, co dla mnie do dziś samo u mnie zadziwia, ale tak, bardzo naprawdę lubię grać w tenisa i w piątki też bardzo lubię chodzić na ramiona i brzuch i będę to robiła, chociaż to też ciekawe, jak działa nasza psychika. Ja przez 4 lata bałam się wrócić do osoby i do siłowni, do której chodziłam ta gruba, bo ja siebie widzę w tej siłowni właśnie tą 120-kilogramową. Choć tam właśnie jest osoba, która była jedną z tych bardzo niewielu osób, które wiedziały o mojej operacji, która miała pewien dystans do mojej decyzji, uważając, że ja znowu przytyję. Ale ja jej wtedy powiedziałam: Asia, ja ciebie proszę, pomóż mi przygotować się do operacji, wzmocnić moje mięśnie. Jeżeli przytyję nawet kiedyś, to ja będę miała przynajmniej kilka lat szczęścia. I naprawdę dziś uważam, że dla tych lat, które, tych 4 lat, a mam nadzieję kolejnych, które są przede mną, na pewno warto było tę operację zrobić. Rzeźba w głowie to jest coś, co na pewno się wydarzyło, ale to jest nieustająca, codzienna praca nad sobą. I w końcu rozumiem, co to znaczy, że ja już więcej nie mogę zjeść, bo ja zawsze mogłam więcej, bo było pyszne. A jak już byłam po prostu najedzona po kokardy, to miałam osobny żołądek na deser, on się zawsze mieścił, to było niebywałe, jak to jest możliwe. Natomiast ja nie rozumiałam ludzi, którzy przy stole mówili albo zostawiali jedzenie, bo przecież wszystko znika z talerzyka, tego byłam uczona. Mi od dzieciństwa mówiono, że trzeba zjeść, bo w Indiach dzieci głodują. Kiedyś powiedziałam to dziewczynce, którą się opiekowałam, córce swojej koleżanki, ona powiedziała: to wyślij im to w paczce, ja więcej nie mogę. Mi to do głowy nie przyszło. Ja zjadałam, bo w Indiach dzieci głodują. Jakaż to jest głupota i abstrakcja kompletna. Dziś rozumiem, dzięki operacji, co to znaczy uczucie sytości i pełności. Ja więcej nie zjem, bo już mi się więcej nie zmieści. Osoby, które boją się poddać operacji, boją się tego, że już całe życie będą na papkach. No, ja nie jem papek. Papki się jadło przez pierwsze 2 tygodnie, a później mamy zęby, które rozdrabniają pożywienie i to pożywienie zjadamy. Jem mniej, ale wciąż smakuje to, co lubię. To znaczy, że to, owszem, zjadam czasem 2 trójkąty pizzy, bo więcej się nie zmieszczą, ale ja nie muszę zjeść całej pizzy, żeby czuć z tego przyjemność. Ja zjem 6 kawałków sushi i będę szczęśliwa. Zabezpieczam tą przyjemność płynącą z jedzenia, ale też mam przyjemność, kiedy zjadam mozzarellę z awokado i pomidorem i ona też jest pyszna. Tak, zjadam czasem coś słodkiego i chciałabym nie mieć takiej pokusy i chcę zaapelować do mam, cioć i babć. Jeżeli przynosicie swoim wnukom, swoim dzieciom, o których wiecie, że zmagają się z otyłością albo jeszcze się nie zmagają z nią, a będą w przyszłości, przynosicie w prezencie paczkę żelków, bo przecież one się ucieszą. Stawiacie przed nimi talerzyk z pierniczkami, ze słodyczami. To tak, jakbyście stawiali przed alkoholikiem butelkę wódki. Czy przed alkoholikiem postawilibyście butelkę wódki? Nie, nie postawilibyście. To dlaczego stawiacie butelkę wódki przed dzieckiem, przed córką,
przed otyłą koleżanką, o której wiecie, że chciałaby zrzucić nadmierne kilogramy. Po prostu tego nie róbcie. I to jest coś, czym bardzo bym chciała się zająć razem z prezeską fundacji, którą prowadzimy wspólnie z Ewą Matusiak, Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum. Chcemy dołożyć kamyczek do ogródka tych wszystkich organizacji, tych wszystkich towarzystw naukowych, tych wszystkich ludzi, którzy już działają na rzecz tego, żeby zadbać o profilaktykę otyłości, ale też o wsparcie, o realną pomoc dla tych, którzy dziś mierzą się z otyłością. Myślę, że to jest bardzo trudny temat, jeśli chodzi o dzieci. Nie udało mi się uciec od właśnie robienia przyjemności swoim dzieciom za pomocą słodyczy i moje dorosłe dzieci dziś są szczupłe, dlatego że przyszedł taki moment w ich życiu, kiedy chciały zmierzyć się z nadmiarem kilogramów. Moje małe dzieci, niestety lat 6 i 9, szczególnie córka 9-letnia, mierzy się z otyłością. Kiedy przyszła do szkoły i przyniosła kanapkę z pełnoziarnistego pieczywa ze szpinakiem i jajkiem, bardzo lubi te rzeczy i bardzo lubi taką kanapkę, koledzy się śmiali, że strasznie dziwną rzecz przyniosła do szkoły, bo w ogóle to fajniej jest mieć kanapkę z Nutellą albo z dżemem. No pewnie fajniej i słodko, i miło, i przyjemnie. Natomiast bardzo bym chciała, żebyśmy rozwinęły w naszej fundacji taki program, który w realny sposób będzie wspierał rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom, które mierzą się z otyłością, i żeby w realny sposób wesprzeć nauczycieli i szkoły i te dzieci. Bo dorosłym jest łatwiej. Ja z moją córką chodzę do endokrynologa, codziennie stawiamy słoneczka albo deszczyki za dzień bez czegoś słodkiego i powiem wam, że naprawdę jest bardzo trudno o dzień ze słoneczkiem, bo koleżanka miała urodziny i przyniosła cukierki, bo było święto w szkole i był tort, bo w nagrodę pan czy pani dali lizaka. Uczymy od dzieciństwa, że jedzenie i słodycze to przyjemność, a jedzenie i słodycze powinny dla nas być tak naprawdę funkcją przeżycia, tak? Dostarczenia sobie tego, co jest potrzebne organizmowi do życia, a przyjemności, jak ta pszczoła, powinniśmy szukać w tym, co każdemu z nas indywidualnie tę przyjemność daje. Ostatnio dla mnie na przykład jest to, że siedzę i robię na drutach, to też jest dla mnie pasienie pszczoły. Bardzo dziękuję.